Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe realizuje obecnie modernizację linii średnicowej w Krakowie. Jest to projekt pod nazwą Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy, Kraków Płaszów wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnych. Jest to projekt realizowany z udziałem środków unijnych w ramach narzędzia CEF Łącząc Europę. W ścisłym centrum Krakowa budujemy nowe estakady kolejowe. Dzięki temu uda się zmieścić w centrum miasta 4 tory kolejowe. Gotowe są wszystkie betonowe segmenty obu konstrukcji. Wykonawca przystąpił z jednej strony do prac wykończeniowych, a na estakadzie przy ulicy Blich rozpoczęły się już prace przy budowie nawierzchni kolejowej. Wykonano ostatni segment ustrojów nośnych estakady E2 od ulicy Grzegorzeckiej do Miodowej. Kontynuujemy pracę przy korytach balastowych oraz montaż wyposażenia. Przy sprzyjających warunkach pogodowych powrócimy do prac malarskich i izolacyjnych. W styczniu rozpoczęliśmy betonowanie płyt peronowych przystanku osobowego Kraków Grzegórzki od strony hali targowej. Niebawem rozpoczniemy montaż konstrukcji sporczej po przeciwległej stronie i będziemy kontynuować prace żelbetowe. Kluczowym elementem modernizacji krakowskiej linii średnicowej jest budowa nowych mostów kolejowych nad Wisłą. Pomiędzy Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem zaplanowaliśmy 4 tory kolejowe. Żeby je zmieścić, musimy również wybudować nowe przeprawy nad rzeką. Krakowianie przyzwyczaili się do jednego nowego mostu. W tej chwili budujemy dodatkowy most dwutorowy. Zakończyliśmy prace związane z posadowieniem obiektu. Jesteśmy na ukończeniu fundamentowania, realizacji podpór i równolegle wykonujemy rusztowanie pod nowy już ustrój nośny dwutorowego obiektu. Nowy most będzie swoją konstrukcją przypominał ten, który już można podziwiać nad Wisłą, a docelowo po zakończeniu prac przy środkowej przeprawie powstanie jeszcze przeprawa zachodnia, na której znajdzie się jeden tor kolejowy, a także miejsce dla pieszych i rowerzystów. To bardzo ważne, ponieważ nie dość, że powstanie nowa trasa pieszo-rowerowa przez centrum Krakowa, to jeszcze skomunikujemy drugi brzeg Wisły z przystankiem Kraków-Zabłocia. Stary most kolejowy został przez nas rozebrany w zakresie konstrukcji ustroju nośnego w całości. Pozostały w Wiśle fragmenty podpór tego obiektu, które stanowią w tym momencie dla nas podparcie pod nowo budowaną konstrukcję ustroju nośnego. Zdemontowane przez nas elementy stalowe zostały wysłane w różne części Polski i po odpowiednim przystosowaniu będą z nich realizowane inne obiekty, mosty, wiadukty na terenie całej Polski. Tuż przy mostach kolejowych przebudowujemy przystanek Kraków-Zabłocie. Przystanek, który będzie w przyszłości pełnił rolę ważnego węzła przesiadkowego, dlatego że tutaj będą się zbiegać wszystkie linie kolei aglomeracyjnej. Będzie można odjechać stąd zarówno w kierunku Tarnowa i Wieliczki, jak i w kierunku Skawiny, czy w przeciwną stronę w kierunku Krakowa Głównego, Kraków Airport czy Trzebini. Przebudowa stacji Kraków-Bonarka jest następnym elementem po budowie torów łącznicy Zabłocie-Krzemionki. W związku z tym, że do stacji zostały doprowadzone nowe tory łącznicy, wymusiło to przebudowę całego układu torowego. Obecnie stacja Kraków-Bonarka będzie stacją węzłową, gdzie oprócz linii łącznicy też przebiega linia do Zakopanego oraz kończy swój bieg linia towarowa z Krakowa-Prokocimia. W związku z przebudową układu torowego w stacji powstaną dwa nowe perony. Jeden długości 300 metrów przeznaczony dla obsługi pociągów dalekobieżnych i drugi długości 200 metrów przeznaczony głównie do obsługi pociągów aglomeracyjnych. Dla udostępnienia tych peronów dla podróżnych jest budowana kładka nad torami z windami, z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi bezpieczne dotarcie pasażerom do pociągów i na perony. W planie miasta jest wykonanie następnych dwóch elementów kładki na stacji Bonarka.
Umożliwi to zarówno połączenie z ulicą Tischnera oraz z Aleją Powstańców. Będą to dwa bardzo duże ślimaki, które będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz dla rowerów. Wykonaliśmy zupełnie nowy budynek na stawni wraz z nowym systemem sterowania ruchem kolejowym. Także został wykonany system monitoringu pociągów, a także system zarządzania przejazdami na długości około 10 km. Prace prowadzone są również na odcinku Kraków-Płaszów Podbory Skawińskie i ta inwestycja pozwoli mieszkańcom Skawiny na skorzystanie z konkurencyjnego środka transportu, jakim będzie transport koleją. W ramach tego zadania, prócz modernizacji torów, będzie budowa dwóch nowych przystanków osobowych służących obsłudze kolei aglomeracyjnych. Będzie to przystanek Skawina-Jagiellnia oraz Kraków-Opatkowice. Planujemy zakończenie inwestycji głównych prac w tym roku. Ostatnią stacją na modernizowanej linii kolejowej 94 jest stacja Podbory Skawińskie. Obiekt jest położony w Porku Szlacheckim i będzie pełnił funkcję stacji końcowej dla pociągów szybkiej kolei aglomeracyjnej. W ramach tego połączenia zostały wybudowane tory odstawcze, została przebudowana część układu torowego. Tutaj również budujemy nowe perony, a także realizujemy przejście podziemne, dzięki czemu podróżni będą mogli w wygodny sposób dotrzeć do pociągu. Duża kolejowa zmiana również na przystanku Kraków-Swoszowice. To ważny przystanek, który obecnie przechodzi bardzo dużą metamorfozę. Budujemy tutaj nowy peron, do którego podróżni będą docierać poprzez nowe przejście podziemne. To jest ważne dla mieszkańców dzielnicy 10 Swoszowice, ale również dla tak zwanego tranzytu spoza Krakowa, ponieważ będzie możliwość po przebudowie stacji szybkiej kolei aglomeracyjnej możliwość dotarcia w 10-12 minut do hali targowej. No to będzie sukces, bo żeby dojechać do Urzędu Miasta potrzebuje godziny. Obsługa komunikacyjna przystanku Kraków-Swoszowice zostanie całkowicie przeorientowana. Podróżni nie będą już docierać na przystanek tylko od strony ulicy Kolejarzy, ale powstanie całkiem nowy układ komunikacyjny po drugiej stronie linii kolejowej. Wszystkie inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych związane z modernizacją lub budową nowych przystanków związane są z podniesieniem komfortu dla pasażerów. Dzieje się to przede wszystkim poprzez ułatwienie dotarcia podróżnym do pociągu. Wykonywane są przejścia podziemne i kładki wyposażone w windy. Dzięki temu będą mogli z nich korzystać wszyscy podróżni, również osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Modernizacja krakowskiej linii średnicowej to największy projekt unijny w Krakowie. Dzięki niemu powstanie nowe oblicze transportu kolejowego w mieście. Uruchomienie połączeń szybkiej kolei aglomeracyjnej pozwoli przenieść kierowców samochodów do pociągów, dzięki czemu poprawi się jakość powietrza, a także komfort życia w mieście. Wiem, jak ważne jest dobre połączenie dla planów życiowych, dla realizacji swoich zamierzeń, ambicji, ale też potrzeb codziennych. Dojazdu do pracy, dojazdu do różnorakich instytucji. Jeżeli mamy dostęp do pociągu i to nieograniczony, można by powiedzieć, czujemy się wolnymi ludźmi.